Witam Państwa w Międzynarodowym Radiu Białoruś w programie Pod Słowiańskim Słońcem. Dzisiaj naszym gościem jest redaktor naczelny Myśli Polskiej, pan Jan Engelgard. Witam Pana. Dzień dobry, po raz trzeci chyba. Po raz trzeci i mam nadzieję, że nie ostatni. Tematem dzisiejszej rozmowy, właściwie będziemy rozmawiać, albo pan Jan będzie się dzielił wiadomościami na temat Bolesława Piaseckiego. Pan Jan jest autorem kilku książek o Bolesławie Piaseckim. Uważam, że Bolesław Piasecki jest niezwykle ważną postacią dla polskiego ruchu narodowego, albo powiedziałbym nawet szerzej, dla polskiej lewicy narodowej i bardzo ważną postacią. Proszę podzielić się swoimi wiadomościami, tym, co pan wie na temat Bolesława Piaseckiego. No, to musiałby być dłuższy wywód. Ja może najpierw powiem, skąd się wzięło u mnie zainteresowanie tą postacią i od kiedy. Dlatego, że no, to jest ważne, żeby tutaj prześledzić ten no, już wieloletni okres zainteresowania. Otóż ja w latach 80., konkretnie w roku 1984, o, no to akurat 40 lat temu, zacząłem pracować w stowarzyszeniu PAKS, czyli w organizacji, którą założył Piasecki. Ona powstała formalnie w 52, ale w zasadzie w 45 ten zalążek powstał, a więc, bo tak obchodzono 25 listopada 1945 roku, ukazał się pierwszy numer tygodnika Dziś i Jutro i to w tym stowarzyszeniu przyjęto jako datę narodzin organizacji. Chociaż formalnie to stowarzyszenie zostało zarejestrowane dopiero w 52. A więc w 84 roku i zacząłem pracować w biurze historii tego stowarzyszenia. To było tam archiwum, było jakieś wydawnictwo. No i zacząłem się zapoznawać z tymi materiałami archiwalnymi. No i tak się wciągnęło, ponieważ byłem po historii jako student, skończyłem studia w 83 roku, więc byłem świeżo po studiach. No to zacząłem się tym interesować. Piasecki już nie żył 5 lat, no bo on umarł w 79, a ja tam byłem w 84. No ale wszyscy ci, którzy tam byli wtedy działaczami, pracownikami, to go pamiętali. No bo to ile? 5 lat. Więc z jednej strony dzielili się swoimi no, jakimiś refleksjami czy wspomnieniami, ale z drugiej strony mnie bardziej te dokumenty interesowały. To były głównie dokumenty już z okresu Polski Ludowej, czyli po 1945 roku. Nie było dokumentów sprzed wybuchu wojny i z czasów wojny, co było zrozumiałe, bo to było archiwum Stowarzyszenia PAKS. Ale oczywiście wokół Piaseckiego już była taka mgła tajemnicy, bo to był jeszcze okres Polski Ludowej, proszę Państwa, że ten okres przed 1945 rokiem to jest taki no, niejasny i może być kontrowersyjny. No, dzisiaj się postrzega to inaczej. Niektórzy młodzi ludzie z obozu narodowego mówią, tak, do 45 to w porządku, a potem to już nie. A wtedy było odwrotnie. No, 45, no, ale skąd się ten pakt wziął? To jest pytanie, prawda? Ja wiedziałem oczywiście wcześniej, skąd się wziął, ale ci ludzie, którzy tam byli w tej organizacji, też wiedzieli, ale nie wszyscy. No bo to się cenzura, lepiej nie mówić. Dlaczego? Bo tu mamy do czynienia z człowiekiem, który przeszedł w swoim, no niezbyt długim życiu, bo on urodził się w 1915, umarł w 79, więc 64 lata. To jak na dzisiejsze jakby standardy, czy też życie się wydłużyło. Ale on akurat trafił na epokę bardzo burzliwą, no bo to był okres II Rzeczypospolitej, gdzie właściwie wychowywał się już w niepodległej Polsce, no bo rocznik 15, no to jeszcze była pierwsza wojna światowa, ale już dorastał w gimnazjum, potem na studiach, to już w II Rzeczypospolitej. Potem jest okres wojny i okres powojenny. Trzy różne epoki, gdzie musiał dokonywać wyborów w każdej z nich. A na czym polegała jakby taka największa tajemnica i fenomen tego okresu powojennego? Otóż Piasecki przed wojną, zgodnie z nomenklaturą, nazwijmy lewicy, tej komunistycznej czy partyjnej, to był faszysta. No bo on był jednym z liderów obozu narodowo-radykalnego, zwanego Falangą. To się konkretnie nazywał Ruch Narodowo-Radykalny Falanga, który powstał z rozłamu w ONR-ze. Nie będziemy teraz się w to zagłębiać. No ale w każdym bądź razie
była to w literaturze tej, no nazwijmy historycznej, w Polsce Ludowej, jako najbardziej skrajna organizacja na prawo, bo tutaj kolega powiedział, że jest to jakimś no, inspiracją dla lewicy narodowej, ale w okresie międzywojennym to uważano, że to jest skrajna prawica. Aczkolwiek z punktu widzenia czysto programowego, gdybyśmy przeanalizowali ten program, ten przedwojenny, gospodarczy, no to rzeczywiście on wtedy też był już lewicowy. Bo tam zakładano tworzenie państwowego przemysłu, kontrolę państwa nad handlem. No, z punktu widzenia, nazwijmy, doktryny liberalnej, gospodarczej, był to program skrajnie lewicowy. Z tego punktu widzenia potem po 1945 roku można było jakby łatwiej przejść do nowej epoki. Ale dlaczego był nazwany skrajną prawicą wtedy? No bo rzeczywiście on się lokował na prawo od narodowej demokracji. Mówiliśmy tutaj o narodowej demokracji w poprzednich programach, czyli od Stronnictwa Narodowego. Był jeszcze bardziej jakby na prawo, chociaż programowo był bardziej na lewo, bo Stronnictwo Narodowe jednak w sprawach gospodarczych było bardziej w centrum. A więc mamy do czynienia z człowiekiem, który nagle w 1945 roku, a raczej później trochę, ale już w 1945, pojawia się na scenie politycznej w rzeczywistości tak zwanej Polski komunistycznej. Chociaż ja uważam, że ani w Związku Radzieckim, ani w Polsce komunizmu nie było. To był jakby taki ideał, do którego nigdy nikt nie doszedł. W Polsce możemy mówić o tak zwanym realnym socjalizmie, to jest inna sprawa. No ale w każdym bądź razie człowiek uznany za faszystę, mało tego, w czasie wojny jest na czele oddziałów, które operują na terenie dzisiejszej Białorusi. No ale to w rozumieniu tamtych ludzi z II Rzeczypospolitej to były kresy Rzeczpospolitej. A Białoruś to była ta jeszcze bardziej na wschód, czyli ta Białoruska Socjalistyczna Republika. Więc operuje te oddziały uderzeniowe, bataliony kadrowe, bo tak to się nazywało, a czapka polityczna to była Konfederacja Narodu. Oni mieli taką wizję, że przyszłość Polski to będzie na wschodzie się rozstrzygać. Trochę tutaj było takiego romantyzmu, odejścia od takiego realizmu, nazwijmy tego Dmowskiego, który zawsze był w tej sprawie ostrożny, i oni uważali, że trzeba czynem zbrojnym zasłużyć sobie na rządy w Polsce. To było trochę naśladowanie Piłsudskiego z I wojny światowej, bo wiemy, że czyn legionowy i czyn pierwszej brygady był przepustką do rządzenia Polską. I oni żyli w tym micie, ci młodzi ludzie. No, jeżeli to jest rok 15, to on w czasie wojny miał niecałe 30 lat. To byli tego typu, to było to pokolenie. No i tutaj jako ciekawostkę dla słuchaczy mogę podać, że oddziały Piaseckiego co najmniej miały trzy starcia z partyzantką radziecką. Tam byli Białorusini, Rosjanie i mogli być Polacy też w tej partyzantce. W jednej z nich Piasecki był ranny. Dostał w nogę. Także, dlaczego ja to mówię? Dlatego, że jeżeli powiemy o fenomenie funkcjonowania Piaseckiego w życiu politycznym Polski Ludowej, to ta przeszłość teoretycznie to wyklucza. Prawda? No bo człowiek z taką przeszłością powinien być właściwie, po pierwsze, niedopuszczony w ogóle do udziału w życiu publicznym i tak długo nie miał prawa, w cudzysłowie oczywiście, się utrzymać. No więc na czym ten fenomen polega? Dlaczego doszło do tego, że Piasecki z taką przeszłością był, no nie powiem, że na jedną z najważniejszych figur, bo nie był, bo nigdy w rządach nie brał udziału, ale jednak uczestniczącą w życiu politycznym. I tutaj tą sprawę starałem się rozwikłać tu w tej książce. Myślę, że to dobrze widać. Wielka gra Bolesława Piaseckiego. To jest jego zdjęcie, uwaga, z 1941 roku, czyli z czasów wojny. To dostałem ze zbiorów rodzinnych. I otóż w tej książce, którą wydałem w 2008 roku, na podstawie dostępnych wówczas materiałów, a już się pojawiały materiały archiwalne dotyczące właśnie tego roku 45, 4-5, bo on został aresztowany 12 w nocy z 11 na 12 listopada 44 roku. Uwaga, albo przez SMERSZ, albo przez NKWD. W każdym razie trafił na zamek w Lublinie, gdzie tam byli przewożeni ci członkowie konspiracji, i w pewnym momencie został przesłuchany przez samego Iwana Sierowa, który był szefem NKWD na Polskę.
notabene parę lat temu ukazały się jego wspomnienia i byłem ciekawy, czy on w ogóle napisze na ten temat. Znaczy, Sierow pisał to oczywiście w latach chyba 70. Ani słowa nie ma o tej rozmowie. Oj, są różne szczegóły, bardzo ciekawe, ale to świadczy o czym, że albo Sierow uznał, albo nie zapamiętał do końca tej rozmowy, albo nie uznał za stosowne, żeby w pamiętnikach to zamieścić, bo może mu wydawało się to nieistotne. On takich rozmów wtedy przeprowadzał pewnie dziesiątki. Natomiast to, że pamiętał, to mi powiedział Zygmunt Przetakiewicz, czyli prawa ręka Bolesława Piaseckiego, jeszcze z okresu międzywojennego, taki szef bojówek, który dotarł do Sierowa w 1967 roku. Sierow był wtedy już oczywiście na marginesie, wtedy był już działaczem tak zwanego ruchu pokojowego. I Przetakiewicz też był działaczem ruchu pokojowego. No i pozwolono im na półgodzinną rozmowę. I wtedy Przetakiewicz się przedstawił, kim jest i tak dalej. I w pewnym momencie mówi tak: ale czy pan generał wie, z kim rozmawia? A on mówi tak: oczywiście, wrócił pan z Niemiec rowerem. No i on się zorientował, że on doskonale pamięta, ponieważ Przetakiewicz, będąc żołnierzem pierwszej dywizji Maczka, rzeczywiście wracał rowerem z Niemiec zachodnich już po wojnie i on pamiętał ten szczegół. I wtedy się zapytał Sierow, a co tam z Piaseckim, czy został prezydentem Warszawy? I proszę Państwa, po tylu latach, ja mówię, cholera, jaki prezydent Warszawy? I sprawa się rozwikłała w wyniku opublikowania książki o Stalinie, czy raczej jego współpracownikach przez Nikitę Pietrowa. To jest taki historyk rosyjski, który dotarł do teczki i różnych dokumentów z tego okresu. I okazuje się, że Sierow zaproponował Piaseckiemu w wyniku, no nazwijmy, sugestii Beri, że wypuśćcie go, trzeba, żeby się włączył w życie polityczne, na przykład w samorządzie Warszawy. Czyli sprawdziła się ta informacja, którą mi Przetakiewicz przekazał, również w dokumentacji. Oczywiście Piasecki prezydentem Warszawy nie został, ale ciekawe, że on zapamiętał, ale z drugiej strony pytanie, które zadał, czy został prezydentem, świadczy tak, jakby się tym nie interesował, co się działo z Piaseckim po 1945 roku. Ta sprawa oczywiście jeszcze, myślę, że już nigdy nie zostanie wyjaśniona, bo te dokumenty, które znalazł Pietrow, jakby są jedyne, czy tak się wydaje. Ale wracam do tego fenomenu. Dlaczego w ogóle doszło do takiej rozmowy i co ona oznaczała? Bo oczywiście wrogowie Piaseckiego, to jego przejście jakby z takiej konspiracji antysowieckiej do życia politycznego w Polsce Ludowej uznali za coś podejrzanego. To znaczy, że albo został zwerbowany, albo zawarł jakiś pakt i tak dalej. Ja w tej książce, którą pokazywałem, już cytuję protokoły przesłuchań, które znalazły się w archiwach, i memoriały Piaseckiego. Dwa były takie dokumenty z jesieni, to znaczy z końca 1944 roku. I proszę sobie wyobrazić, tam nie ma nic o kościele. To znaczy, Piasecki rozważa problem podziemia, ziem zachodnich, że jeżeli tu ma powstać Polska, to musi być załatwiony problem ludzi, którzy byli w konspiracji w czasie wojny, jakby po drugiej stronie, czyli w AK i w innych organizacjach. I że to jest potencjał, który można wykorzystać do budowy nowego państwa, jakie się tworzyło wówczas i tak dalej, nie ma nic o kościele. Czyli główny zarzut, który był wobec Piaseckiego, że to był pakt przeciwko kościołowi, to znaczy, że Piasecki się zobowiązał do rozbicia kościoła od wewnątrz, nie znajduje potwierdzenia w dokumentach. To nie był przedmiot zainteresowania ówczesnych władz radzieckich i Sierowa. Oni uważali, że kościół nie należy wtedy tykać w ogóle, i że problemem jest jakby zainstalowanie władzy, no PPR-u, ale nie tylko, i uniknięcie, maksymalne uniknięcie wojny domowej. To był przedmiot zainteresowania. I ten Piasecki, 30-letni, no, uczestnik konspiracji i tak dalej, który wysuwa takie propozycje, i one zainteresowały, uwaga, Ławrentija Berię, bo ten memoriał Piaseckiego został przetłumaczony na rosyjski. Ja o tym nie wiedziałem, dopiero ten Pietrow to ujawnił. I one trafiły na biurko Berii. Jest pytanie.
Czy Beria poinformował o tym Stalina? Tego nie wiemy. Natomiast to, że on wydał potem dyspozycję Sierowowi, że prowadzić dalej rozmowy i tak dalej, być może tak. I tutaj dotykamy, bo ja dałem ten tytuł Wielka gra Bolesława Piaseckiego. Ale ktoś mówi, jaka wielka gra? Przecież on nie miał znaczenia, 30-letni chłopak mógł zginąć, mógł być rozstrzelany. No ale proszę Państwa, jeżeli jego memory trafia do numeru dwa w Moskwie, czyli do Beria, a może i do Stalina, przynajmniej w wersji takiej ustnej i tak dalej, no to jest to jakaś gra. To może tak na początek, dlaczego mnie to zainteresowało, jeszcze pokażę wcześniej, jak pracowałem w tym biurze historycznym, to było tam dwóch młodych ludzi z zewnątrz, nie z Paksu, którzy już pracowali nad biografią Piaseckiego. To była końcówka lat 80. I rezultatem tych prac to jest ta książka. To była pierwsza biografia Piaseckiego. Antoni Dudek, Grzegorz Pytel, Bolesław Piasecki, próba biografii politycznej, wydane w Londynie jeszcze. Ja im pomagałem jakby w kwerendzie archiwalnej. I mówię, cholera, napiszą przede mną tą biografię Piaseckiego, a ja jestem jakby no, spóźniony, ale się okazało, że jakby oni nie mieli do wszystkiego dostępu. I już w latach 90. się pierwsze dokumenty pojawiały, także ta moja książka zawiera już znacznie więcej danych. I na koniec tej pierwszej sekwencji, otóż po tej książce Wielka Gra, jeszcze opublikowałem jakby tą samą książkę, ale z uzupełnieniem o te informacje, o których mówiłem przed chwilą. I to był inny tytuł, Bolesław Piasecki 1939-56. Tak to się zaczęło, to zainteresowanie Piaseckim. I ono trwa nadal z tego, co się orientuję, bo chociażby z tego powodu, jak tutaj zwracam uwagę, w tygodniku Myśl Polska, którego pan jest redaktorem naczelnym, widzę, że pojawiają się artykuły na temat Bolesława Piaseckiego. Jest to osoba, że tak powiem, w kręgu zainteresowań ludzi, którzy piszą na łamach Myśli Polskiej. Co do postaci Piaseckiego właśnie po II wojnie światowej, tu miałbym takie pytanie do pana. Jaka jest pana konkretnie opinia, bo pomijam tych wszystkich wrogów, takich konkretnych wrogów Bolesława Piaseckiego, bo oni są akurat w tej dyskusji nieważni. Ważne są te osoby, które pozytywnie oceniają Bolesława Piaseckiego, ale tu bym ludzi podzielił na dwa rodzaje takich sympatyków. Jedni to są tacy, którzy uważają, że Bolesław Piasecki był po prostu takim no właśnie realistą politycznym, powiedzmy, że musiał się dostosować do tych nowych realiów Polski Ludowej. Natomiast druga część ludzi twierdzi coś innego. Twierdzi, że to wynikało tak naprawdę z programu Bolesława Piaseckiego, który się tak naprawdę nigdy nie zmienił, bo on tak naprawdę zawsze był bliski tym ideałom, jeśli chodzi gospodarczo właśnie i społecznym, lewicy. I jaka jest pana opinia? Czy to faktycznie jest tutaj jakaś, nie wiem, różnica, czy którą drogę by pan wybrał? Którą drogę poszedł Bolesław Piasecki? Znaczy, jaki jest jakby klucz do zrozumienia jego postawy po 1945 roku? Czy to był tylko realizm? No, Związek Radziecki wygrywa wojnę, nie ma co się rzucać pod koła lokomotywy, trzeba się przystosować do nowej rzeczywistości. I rzeczywiście początkowo to była jedna z głównych motywacji. Mówię o latach 45, 6, 7, dlatego że wtedy jeszcze on nie rozwinął tej swojej doktryny, którą rozwinął dopiero w latach późniejszych. Czyli jakby start był realistyczny. I tutaj był taki Stefan Kisielewski, pewnie znany państwu publicysta i tak dalej. On był przyjacielem Piaseckiego. I on opisał w swoich takich wspomnieniach, czy raczej w radiowych, jak spotkał się z Piaseckim w restauracji w 1946 roku. I siedzieli całą noc, no byli już na ty. I wtedy Kisielewski mówi tak, i w pewnym momencie, jak Piasecki już trochę tam, obaj popili trochę, chociaż Piasecki podobno, nawet na pewno, prawie nigdy się nie upijał. To znaczy raczej tylko koniaczek i tak dalej. I mówi tak, a teraz ci powiem rzecz najważniejszą. Mówi do Kisielewskiego. Sowieci stąd nie wyjdą co najmniej przez 50 lat, a resztę możecie sobie dośpiewać. I przekaż to tym swoim kolegom z Krakowa, z Tygodnika Powszechnego. Czyli skrajnie realistyczna ocena. To znaczy,
jest geopolityczny układ, musimy się przystosować. No ale właśnie, ale potem wszystkie enuncjacje ideologiczne Piaseckiego mniej więcej od 1948 roku już jakby uzasadniają obecność tej formacji trochę inaczej. Ja tutaj też pokażę taką książkę, która ukazała się już po śmierci Piaseckiego, Bolesław Piasecki, Kierunki. I to jest zbiór jego publicystyki, a raczej nie tyle publicystyki, tylko artykułów ideowych. Oczywiście one są trochę przefiltrowane przez cenzurę najpierw wewnętrzną, a potem no, cenzura już ta państwowa już tu nie miała co robić, ale znalazłem tutaj taki tekst właśnie Patriotyzm Polski. I tam jest o sojuszu, znaczy, na czym polega sojusz ze Związkiem Radzieckim. I on mówi to, co pan mówił przed chwilą, że są tacy, którzy uważają, że to jest tylko przystosowanie się do sytuacji, ponieważ inaczej nie można. A Piasecki mówi nie, bo o ile w stosunku do Związku Radzieckiego mamy kompleks niższości, to w stosunku do ludzi ze Związku Radzieckiego część Polaków ma kompleks, czy raczej poczucie wyższości. I tu bardzo ciekawe stwierdzenie, że mówimy tak, politycznie jesteśmy na wschodzie, ale kulturalnie należymy do zachodu. Taka była popularna teza w środowiskach katolickich. I Piasecki, no, niby też wychowany w duchu kultury zachodniej, bo on się interesował przed wojną filozofią, nawet napisał doktorat, który zaginął, nie zdążył go obronić, bo zajął się polityką. Ale tak. I otóż Piasecki pisze tak, sugestię tę należy odrzucić jako sprzeczną z rzeczywistością. Ziemie polskie nie były terenem przeciwstawienia się kultury wschodniej i zachodniej, ale ich miejscem spotkania. Jedną ze specjalnych wartości kulturalnych narodu polskiego jest fakt, że umysłowości polskiej równie dostępna jest umysłowość rosyjska, jak na przykład francuska. Czyli, że nie ma sprzeczności, jakby przepaści kulturowej, i to była w tym zdaniu, jest zawarta jakby główna idea, jakby ponadczasowa Piasecki, że rolą Polski, czyli w tym miejscu Europy, no wtedy była zimna wojna, potem były bloki i tak dalej, ale rolą Polski jest, czy przeznaczeniem nie jest walka Zachodu ze Wschodem, czyli przedmurze chrześcijaństwa, co było bardzo popularne w latach 30. w tych kręgach. Że zbudujemy imperium słowiańskie, ale na gruzach Rosji. Natomiast w tej sytuacji, on mówi, misją dziejową Polski jest rola łącznika między Wschodem a Zachodem. Łącznika kulturowego, gospodarczego, jeszcze o politycznym się nie mówiło, no bo to można powiedzieć, ta droga teoretycznie otwierała się przed Polską po 89. Że można było być łącznikiem również politycznym, czy jakimś zwornikiem Wschodu i Zachodu. Ale w tamtych czasach, czyli w okresie Polski Ludowej, jak najbardziej Polska jako pośrednik w kontaktach kulturalnych między Wschodem a Zachodem i tak dalej. I taką rolę udało się w Polsce Ludowej pełnić, jeżeli chodzi o kulturę na przykład. Bo w Rosji, czy w Związku Radzieckim Polska była postrzegana jako kraj zachodni, natomiast jakby społeczność Związku Radzieckiego czerpała na przykład z polskiej prasy, literatury, utrzymywała kontakt z zachodnią kulturą. Czyli to udało się to zrobić, między innymi dzięki Paksowi. Przecież Paks, mając potężne wydawnictwo, jakim był Instytut Wydawniczy Paks, publikował również książki autorów radzieckich, ale z kręgu prawosławnego. Czyli tutaj prowadzono też ten dialog, nazwijmy, to się nazywa ekumeniczny, prawda, i tak dalej. Moim zdaniem to była jakby no, główna myśl, którą Piasecki przekazał następnym pokoleniom. Oczywiście ona dzisiaj jest całkowicie zapomniana. Polska realizuje zupełnie inną politykę, raczej przedmurza, tylko że nie chrześcijaństwa, już tylko neoliberalnego Zachodu, który nie ma nic wspólnego z tą kulturą zachodnią, o którą Piasecki lubił. Na przykład wschodnia flanka tak zwana. To flanka, tak. A nie to, że jesteśmy łącznikiem, albo nawet, że mamy przewagę kulturową nad Rosją i próbujemy jej coś narzucić, bo dzisiaj jak wygląda kultura Zachodu? A wtedy to była. Wtedy i przecież... Jakbyśmy prześledzili, co Paks wydawał, czyli Instytut Wydawniczy, Świętego Tomasza, no oczywiście, ale Moriaka, Saint-Exupériego i tak dalej, to było głównie nastawione na literaturę, ale nie tylko francuskojęzyczną.
tą chrześcijańską, czy powiedzmy, i tak dalej, ale również anglosaską, chociaż w mniejszym stopniu. Więc starał się wypracować tutaj ten model Polski jako łącznika. I moim zdaniem nie mają racji ci, którzy mówią, że jak PRL się skończył, to i doktryna Piaseckiego się skończyła. Bo teoretycznie polityczny zamysł zakończył się niepowodzeniem, bo Piasecki miał ambicje polityczne. To znaczy, to wydaje się zdumiewające. Człowiek właśnie wywodzący się z takich formacji, że dla komunistów to powinien być wróg numer jeden, właściwie jak on przeżył. A on jednocześnie myślał o tym, że stworzy się jakąś partię socjalistyczną, ale katolicką i narodową, która będzie jakby, będzie dwupartyjny system w Polsce. Będzie PZPR, a z drugiej ta partia właśnie druga. I liczył, że Rosja czy Związek Radziecki kiedyś pójdzie na to. No jak wiadomo, było to trochę utopijne, bo nawet gdyby w Związku Radzieckim byli zwolennicy takiego, to byłaby to herezja w ramach Układu Warszawskiego, prawda? Bo tam był, no, dogmat obowiązywał, że jest tylko jedna partia, która rządzi, czyli te partie socjalistyczne czy komunistyczne. Nie? No, Piasecki mówił, ale przecież może być druga. No i jak się zorientowano w Związku Radzieckim, że jednak nazwijmy działacze partii rządzącej, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to wcale nie muszą być tacy wielcy przyjaciele Rosji czy Związku Radzieckiego, to już było za późno. Oczywiście ja tutaj zacytowałem tylko ten jeden fragment, bo Piasecki potem, bo tu o tej lewicy ciągle mówimy, on był autorem takiego stwierdzenia, czy takiego, nie powiem dogmatu, ale takiego ideologicznego sformułowania. Patriotyzm jest na lewicy. Oczywiście ja na przykład się czuję człowiekiem prawicy, ale rozumiem, dlaczego Piasecki w latach 50. sformułowań patriotyzm jest na lewicy. Bo ktoś powie, jak to jest możliwe? Człowiek, który wywodzi się z formacji narodowo-radykalnej, czyli przedwojennej, katolickiej, narodowej, nazywanej faszystowską, mówi, że patriotyzm jest na lewicy? Ale Piasecki to bardzo prosto wyjaśnił. Dlatego, że po wojnie, po 1945 roku, w wyniku i geopolitycznych układów, ale również jakby prądów społecznych, to lewica przejęła jakby odpowiedzialność za państwo polskie. Mało tego, przejęła program na przykład ziem zachodnich. Ja kiedyś wygłaszałem taki referat, no właśnie, że PPR wywodziła się teoretycznie z KPP, czyli z Komunistycznej Partii Polskiej, ale Komunistyczna Partia Polski uważała, że Pomorze, Śląsk, to powinny do Niemiec wrócić, bo to są niemieckie tereny. A co PPR w 1943? Oczywiście tutaj rola Stalina mogła być też decydująca, ale PPR zmieniła całkowicie opcję w tym kierunku i zaakceptowała, nazwijmy, ideologię endecką ziem zachodnich, czyli granica na Odrzejnysie, Bałtyk i tak dalej. No więc jeżeli ktoś przyjmuje ten program, to Piasecki mówi tak, to mamy się oburzać? Bo przecież już Dmowski mówił, nieważne kto realizuje program narodowy, ważne jest, że jest realizowany. Akurat historia jakby dała PPR-owi czy tej formacji w ręce te klucze do sprawy polskiej. Na tym polegał sens wypowiedzi Piaseckiego. Chociaż jakbym się tak zastanawiał, czy on się czuł bardziej prawicowcem czy lewicowcem, to miałbym problemy, ponieważ w ruchu narodowym panowało przekonanie, że nie jesteśmy ani lewicą, ani prawicą. Prawda? To już Dmowski mówił, bo Dmowski nie używał słowa prawica, nacjonalizm, unikał tego. Ruch narodowy, że raz można być bardziej wychylony w lewo, raz na prawo, w zależności od sytuacji, która nas otacza. Także moim zdaniem to co Piasecki sformułował w latach, no, 40. jeszcze, ale głównie w latach 50. i późniejszych, to było dowodem odpowiadającym na to pytanie. Czy tylko czysty realizm? Tak jak Kisielewski mówił, Bolesław, po co ci te teorie? Wystarczy tylko powiedzieć, że trzeba trzymać z Rosją przeciwko Niemcom i to wystarczy. Czyli czysta geopolityka. To samo Aleksander Bocheński przecież, który też z Piaseckim współpracował, autor Dziejów Głupoty w Polsce. Geopolityka jest najważniejsza. Rosja jest sojusznikiem przeciwko Niemcom, bo jest za naszymi granicami na Odrze i Nysie i to wystarczy. A Piasecki mówił, nie wystarczy. Trzeba to jeszcze jakby uzasadnić, bo inaczej to jesteśmy swego rodzaju oportunistami. Kto miał rację? I ci pewnie, bo i Kisielewski też miał jakieś swoje racje, bo dla niektórych ludzi to było decydujące. Godzimy się na Polskę Ludową, bo uznajemy realia.
A Piasecki mówi, to nie wystarczy, trzeba się jeszcze zaangażować, ponieważ miał ambicje wpływania również na partię. W kierunku właśnie tym narodowym i zawsze im mówił tak. A po co wam ta walka z religią? Przecież to od tego przyszłość socjalizmu wcale nie zależy. Prawda, że sam katolicy też mogą budować ten system. Ale co ciekawe, tego samego zdania był prymas Stefan Wyszyński, który teoretycznie potem z Piaseckim walczył, nie spotykali się i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o ogląd spraw polskich, to Wyszyński jest prawie we wszystkich kwestiach z Piaseckim się zgadza. I słynne jego potem stwierdzenie, że trzeba oczy mieć zwrócone na zachód, ale plecami być oparty na wschód. I jeszcze innych różnych, i kościół w Polsce ówczesny, który różnie boczył się nieraz na Piaseckiego, no bo Piasecki no, musiał lawirować między władzami a kościołem. No, nie mógł się opowiedzieć tylko po stronie kościoła, bo wtedy partia by uznała, że jest niepotrzebny. A przecież można było taki pakt zlikwidować 24 godziny, prawda? Więc Piasecki musiał być bardzo misternym saperem, nie mógł się ani razu pomylić. Ale Kościół, ówcześni hierarchowie, mieli świadomość tego, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. I oczywiście zwalczanie Kościoła potępiali, ale z drugiej strony mówili, że już potem po 56, że ten system odgrodził nas od głównego zagrożenia, czyli od liberalizmu zachodniego. I że przecież to już Dmowski pisał w latach 30., że bolszewizm wydaje się wrogiem Kościoła, ale w dłuższej perspektywie to Zachód będzie groźniejszy. No i jak dzisiaj się przyglądamy sytuacji, no to wszystko się sprawdziło. Także dokładnie. Mimo, że wydawało się, co oni gadają, przecież tam jest demokracja, wolny świat i tak dalej. Ale zarówno Piasecki, jak i właśnie Wyszyński i hierarchowie byli wrogami liberalizmu. Może nie zawsze gospodarczego, ale tego ideologicznego. No bo jeżeli chodzi o gospodarkę, to tylko dodam, że Piasecki stworzył też potężną bazę gospodarczą, którą nazywano największym prywatnym przedsiębiorstwem od Łaby do Władywostoku. Coś w tym jest. To znaczy miał szczęście też do ludzi, z którymi się otaczał, którzy mieli taką smykałkę do działalności gospodarczej. A w systemie gospodarki sterowanej, państwowej, socjalistycznej, jak można powiedzieć, stworzenie czegoś takiego było fenomenem. Bo jakby prywatna inicjatywa w tamtym systemie dawała takie pieniądze. To, co dzisiaj rolnicy mają problemy z płodami rolnymi, to w Polsce Ludowej nie mieli, albo tak zwani badylarze, czyli ci, którzy tam kwiaty hodowali, czy ogórki, no to oni mieli idealną sytuację. I to jest paradoks tamtego systemu, że był niby socjalistyczny, że wszystko było państwowe, a nie wszystko było państwowe. Bo rolnictwo w Polsce nie było państwowe, rzemiosło było prywatne i tak zwana produkcja, właśnie ci tak zwani badylarze, to było pejoratywne, ale w sumie to powodowało, że ten polski socjalizm był trochę inny niż w Związku Radzieckim czy na przykład w NRD. Jeszcze tak bym zadał pytanie odnośnie okresu lat 56-68. Czy potwierdziłby pan takie informacje na temat takich sympatii pomiędzy właśnie Bolesławem Piaseckim a Władysławem Gomułką i Mieczysławem Moczarem? No właśnie, to jest też jeden z mitów, to znaczy Gomułka uratował Piaseckiego dwukrotnie. To znaczy w 1945 roku, kiedy przyjął delegację jeszcze nieistniejącego ruchu, która przyszła z memoriałem, i w 1956, kiedy Piasecki w zasadzie już był na skraju upadku, bo te wszystkie tak zwane rewizjonistyczne siły w partii go zaatakowały i dążyli do likwidacji Paksu. I wtedy Gomułka 2 stycznia 1957 roku przyjmuje Piaseckiego, a Gomułka wtedy był Bożyszczem. No więc jak on przyjął Piaseckiego, to znaczy, że nie będzie żadnej likwidacji Paksu. Więc do Gomułki miał zawsze sentyment, chociaż się spierali potem w latach 60., ponieważ Gomułka stwierdził, że pakt za bardzo urósł i tam ograniczenia narzucili i tak dalej, więc nie była to taka, no nazwijmy, przyjaźń czy miłość, była to raczej gra. Natomiast jeżeli chodzi o Moczara, to jest tutaj duży mit, dlatego że właśnie między innymi w tej książce, którą pokazywałem, Pytla i Dudka, jest, że
to właściwie był jeden obóz i że Piasecki grał na Moczara. Nie grał na Moczara, grał swoją grę. Natomiast to, co Moczar zrobił, czyli tak zwane unarodowienie socjalizmu, niewątpliwie cieszyło się w paksie poparciem. Ale jak mi mówił prawa ręka Piaseckiego, Zygmunt Przetakiewicz, nie było żadnych kontaktów ścisłych z Moczarem. Mało tego, nurt moczarowski, który teoretycznie głosił podobne hasła co Piasecki, ale wywodził się z innego nurtu, uważał, że paks to konkurencja. Na tym polu, nazwijmy, narodowo-socjalistycznym, w dobrym tego słowa znaczeniu, i że on im przeszkadza. Także nieprawdą jest, że Piasecki stawiał na Moczara, wręcz przeciwnie, po 1968 roku Piasecki postawił na Gierka. To jest tak, to, dlatego że, dlaczego? Dlatego, że uważał, że ze względów, nazwijmy, rozwojowych, gospodarczych, Gierek wniesie coś nowego do tego, no jednak pewnego zastoju, który był za Gomułki. Gomułka wtedy się obraził, uznał, że Piasecki go zdradził, chociaż nigdy nie było między nimi żadnego paktu jakiegoś, czy przysięgania i tak dalej, i potem go obsmarował w pamiętnika. Mówię o Gomułce. Ponieważ Gomułka paradoksalnie miał słuszną czy niesłuszną obsesję na punkcie agentury radzieckiej. I jak ktoś był jego przeciwnikiem, to on mówił, to na pewno w Moskwie ma jakieś umocowanie. I on, to jest zdumiewające, bo Gomułka ma fatalną opinię obecnie w Polsce, że prymityw i tak dalej, ale był to przywódca narodowy do najwyższej miary, który pilnował suwerenności i godności narodowej. I tutaj czasami ci wielcy ludzie, czyli Stefan Wyszyński, Bolesław Piasecki, Władysław Gomułka, którzy w zasadzie mieli taką samą ocenę sytuacji, a ze sobą nieraz się droczyli. Tak jak prymas Wyszyński z Gomułką, na przykład o rząd dusz. Ale jakby tak ścisnąć, to przecież mówili no, podobne rzeczy, prawda? Jeżeli chodzi o miejsce Polski i tak dalej. Także z tych dwóch rzeczy, które mówiłem, no to tak było z Gomułką i z Moczarem. Piasecki był zbyt wytrawnym politykiem, żeby na przykład, nie wiem, iść na dno z Moczarem. No i w Zagierka został członkiem Rady Państwa. Było to oczywiście bez znaczenia wielkiego, ale jednak niby doszedł wyżej. Nie wiem, jak oceniał potem Gierka, bo już od połowy lat 70. zaczął dosyć poważnie chorować i to już był schyłek Piaseckiego. Ale organizacja przetrwała no, aż do końca Polski Ludowej i jeszcze trochę dalej. No i powiem szczerze, że chyba również wiele idei Bolesława Piaseckiego przetrwało do dzisiejszych czasów, bo przecież wiele osób, które wprost mówi, że odwołuje się albo reprezentuje polską lewicę narodową, jednak uznaje Bolesława Piaseckiego za takiego, bym powiedział, takiego guru tego ruchu. No, bardzo dobrze, aczkolwiek mówię, część tych działaczy ruchu narodowego to mówi, a my wolimy to, co w latach 30. było i tak dalej, no ale jakby każda epoka ma inne wyzwania, więc jeżeli Piasecki jest inspiratorem, inspiracją dla takiego czy innego nurtu, to pewnie by go to zadowoliło, a to czy by się utożsamiał z wszystkim, to już chyba ma mniejsze znaczenie. Dziękuję panu bardzo za informacje. Dziękuję naszym widzom i słuchaczom za uwagę. I do następnego razu, do zobaczenia i do usłyszenia. Na pewno do następnego razu. Pozdrawiam. Do usłyszenia.